2.14 Radio Tok FM Ekstra. Witam Państwa serdecznie. Kaszel, żebraków dzisiaj straszny się potęguje. Poprawianie rączek katolickich, zaglądanie, nerwy, stres i kłótnie o pieniądze. Także troszeczkę słońca, ale dzisiaj, proszę Państwa, 9 kwietnia 2014, pomimo że w sumie jest bardzo zimno i bardzo wiecznie, proszę Państwa, w katolickiej Polsce, w Warszawie, gdzie ten głos Radio Tok FM Ekstra. Witamy Państwa serdecznie. Oczywiście, że mówimy dzisiaj o czym? O tym, że żebracy katolicy wykłócają się o każdy gros, o pieniądze. Oczywiście, że nie powinny być dyskusje na ten temat, bo i u świętych w dniach ostatnich, u Świadków Jehowy nie ma kłótni na temat pieniędzy. A tutaj, proszę Państwa, wrzeszczą, biegają czy do tacy, albo do przedłożenia jakiegokolwiek, w jakiejkolwiek formie, czy napitku, czy formie wyciągania ręki. Także tutaj gruba żebraczka wczoraj zresztą też podpadła na linii krakowskiej Przedmieście, Nowy Świat w Warszawie, która to żebraczka, padając do autobusu, przepłoszyła. Proszę Państwa, przepłoszyła kobietę, która myślała, że jest szlachcianką siedzącą w pierwszym rzędzie autobusu 128, który tutaj jedzie dalej gdzieś tam na Rakowiec i w prawo przez centrum. Także ja mówię, że jest to żebraczka. Proszę zobaczyć, że ona wychodzi, ręce wyciąga i że ciebie przepłoszyła z tego pierwszego miejsca. A ona mówi, ja to mnie nie obchodzi, ja to mnie nie interesuje. Ja mówię, no ale przepłoszyła, czyli że żebraczka tutaj gruba, tłusta, rządzić chce katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. I dlatego, proszę Państwa, ta wojna, stres, walka, kaszel, krumczenie, bleszenie. Oczywiście, że pan w Ameryce Białystok u prawosławnych nie ma kaszlenia, krumczenia, bleszenia, nie ma stresu, nie ma nerwów na tle pieniędzy, bo tam trzeba się modlić, trzeba dużo śpiewać. Chóry w cerkwiach na 4, na 6, na 7 głosów. A tu żebracy wojny prowadzą, Państwo słyszą, nawet z tyłu kaszel tutaj do nas dociera. Także czy chorzy, czy zdrowi, to kaszlą jako żebracy. Też katolicy Polacy zamszalnej, chodonej tacy papieskiej, rzymsko-łacińskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej swej, bo ani Ewangeliku Biblia tutaj nie jest znana, ani Mormon, Księga Mormona, ani Nowy Testament, ani Słowo Boże nie są tu znane, zwłaszcza i zważywszy, że na trawniku leżały w świetniku pod śmietniczką na ziemi. Tutaj też pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, podczas gdy, proszę Państwa, była wystawa książek i gdy w Radiu Tok FM żydowskim Czerska 8/10 na Mokotowie, tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, też reklamują książki, targi książki, wszelkie reklamują, tylko nie Nowego Testamentu, no bo wiadomo, że Żydzi strasznie boją się Jezusa Chrystusa, strasznie nie chcą Nowego Testamentu, strasznie nie chcą Biblii w całości, no bo przecież całość Biblii prowadzi do Jezusa Chrystusa jako tego Króla, tego, który siedzi na tronie. Z Księgi Daniela 7:13-14, z Objawienia 7:13-14, który prowadzi wielką rzeszę do źródeł wód życia, wody życia. Oczywiście, że tą wodą życia jest Słowo Boże, Nowy Testament. I tutaj był taki Nowy Testament w przekładzie Gedeonitów, który leżał właśnie na ziemi, zbrokany, sponiewierany, zniszczony, tak samo jak i Jezus Chrystus, na którego cygano, że do Niadogady czekały aż 4000 lat i go zabiły. A teraz akurat ten czas, kiedy przypomina się śmierć i Biblia mówi, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać go na urągowisko. Przecież my mamy Jezusa Chrystusa jako Króla, który już z nieba rządzi od roku 1914, który jest Panem i Władcą, który jest Królem. A żebracy, cygano, żydodzia do gady, kłócą się o pieniądze, wrzeszczą. I na Pradze Południe, i na Pradze Północ, na Ursynowie, na Ochocie, tu w centrum, wszędzie słychać wrzaski
cygano, że do dziadogadów katolickich. Także proszę Państwa, sytuacja jest taka, jaka jest, straszna, na co oni liczą w Armagedonie i wcześniej już nawet Bóg ich zniszczy, bo Babilon Wielki jako nierządnica, jako religia fałszywa jeszcze przed Armagedonem będzie zniszczona przez królów, przez kochanków swych, którzy uprawiali z nią nierząd duchowy przez tyle tysięcy lat, aż a religia w tym wszystkim wiodła prym, proszę Państwa, zwodząc tych kochanków, uwodząc rzekomą pięknością nierządnicy, która w Apokalipsie jest napisana, mówi, siedzi jak królowa, żałoby nie zaznam i wdową nigdy nie była.